Co on przede mną ukrywa? To pytanie od jednej słuchaczki i spróbujmy dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Zaznaczam jednak, że jest to czytanie kolektywne, nie jest to na pewno czytanie indywidualne, tylko dla jednej osoby, tylko dla wszystkich. Jeśli Państwa nurtuje takie właśnie pytanie, co Wasza ukochana osoba może ewentualnie przed Wami ukrywać w związku, w małżeństwie, w relacji, to spróbujmy dzisiaj się tego dowiedzieć. Mam dwie grupy, proszę wybrać sobie grupę pierwszą z serduszkiem różowym lub grupę drugą z aniołkiem białym. Będą w każdej grupie takie same karty Lenormanda, trzy karty Lenormanda plus trzy karty Tarota. Zaczynamy od grupy pierwszej. Zanim odsłonię karty, bardzo Państwa proszę serdecznie o subskrypcję, lajki, komentarze, propozycje tematów i odwiedzanie mojego kanału oczywiście. Bardzo proszę o subskrypcję, by się ten kanał rozwijał. Dziękuję serdecznie za Państwa aktywność na moim kanale, komentowanie i współpracę. Wytworzyła się fajna grupka, bardzo wesoła, która się po prostu wspiera, ponieważ no, powiedzmy sobie szczerze, wszyscy, którzy potrzebują jakiegoś wsparcia duchowego, mentalnego, emocjonalnego, oglądają właśnie takie filmiki, szukają wskazówek i właśnie karty są takimi drogowskazami, prawda? Więc jest to pewna forma pomocy, która nas tutaj razem jednoczy i bardzo się z tego cieszę. Dobrze, zobaczmy kochani grupę pierwszą, serduszko, takie porcelanowe. Co on przede mną ukrywa? On, już zapalę światło, Państwo widzieli lepiej. On ukrywa przed Panią, Panem pytającą, czyli przed osobą pytającą, że tutaj ma jakąś akcję, jakąś tutaj nagłą, bardzo złą sytuację finansową. To jest pierwsza wersja, którą tutaj mam. Zawaliła mu się sprawa finansowa, czy to sprawa pracy, czy został wyrzucony z pracy, czy dostał wypowiedzenie umowy z pracy, czy być może przez tą sytuację właśnie korony, prawda, i tak dalej, stracił po prostu swoją pracę, lecz tutaj jakby szukał nowych dochodów, czyli nowych źródeł dochodu, prawda, jakby szukał, jakby zajmował się w tej chwili tylko szukaniem właśnie nowych tutaj jakichś projektów, czy pracy, czy no nie wiem, jakichś nowych właśnie tutaj umów, ponieważ no tutaj widzę zachmurzenie, czyli problemy na jego sytuacji finansowej. Czyli jego sytuacja finansowa się jakby zawaliła, jest nieklarowna w tej chwili, jest niejasna i myślę, że on po prostu potrzebuje czasu dla siebie, by znaleźć tutaj właśnie jakieś nowe źródło dochodu, pracę. I jest w jakiejś akcji, także jeśli nie macie kontaktu, jeśli nie ma partner dla Was czasu lub nie kontaktuje się z Wami regularnie, to wiedzcie, że jakby za plecami tutaj jest jakaś szybka gonitwa
za pieniądzem, za pracą, tak? Za nowymi jakimiś tutaj możliwościami pracy. Być może no, nie chciał Wam powiedzieć lub wstydzi się lub jest sfrustrowany, nie chce stresu po prostu dodatkowego, ale no, tutaj musi najpierw wyjaśnić swoje sprawy finansowe i sprawy właśnie związane z pracą, z dorobkiem, tak, regularnym. Lub być może wpadł w jakieś nagłe długi, być może, nie wiem, coś się wydarzyło, jakiś wypadek, czy no, no nie wiem, po prostu nie mam absolutnie teraz tutaj żadnych pomysłów, co się mogło wydarzyć, że on po prostu być może wpadł w jakieś tutaj tarapaty właśnie finansowe. Tak? Czy ma coś do zapłacenia, czy no nie wiem, czy może jakiś wyrok, gdzie ma coś zapłacić, czy jakąś karę, tak? Ponieważ widzę, że tutaj po prostu jest szybkie organizowanie pieniędzy, czyli nawet powiedzmy sobie, że ten jeździec, który galopuje z listem tutaj, właśnie albo szuka umowy o pracę, właśnie nowej umowy, jakiejś wiadomości, gdzie można szybko zarobić pieniądze, lub jedzie on do pani, by się wytłumaczyć, że ma właśnie ciężką sytuację w tej chwili finansową, zawodową, no nie wiem, jakieś długi, czy coś do spłacenia, czy nagła rezygnacja z pracy, czy też ktoś, no nie wiem, szef wyrzucił go z pracy, czy mu po prostu nie przedłużył umowy i po prostu jego finanse stoją teraz w wielkich tutaj tarapatach, tak? Więc te jakby sprawy są najpierw jakby priorytetowo do wyjaśnienia, ponieważ tu widzimy, że te chmury oczywiście się przesuną i przyjdzie znowu słońce, czyli przyjdzie znów bezchmurne niebo, tylko no, wymaga to na pewno czasu, siły i różnych właśnie tutaj no, wyrzeczeń w związku, by tą sytuację znów doprowadzić do jakiegoś ładu i składu. Na pewno jest to ta wiadomość, którą on ukrywa, jednak mam jeszcze też inną interpretację tych kart. Jeśli nie jest to sytuacja finansowa, jeśli powiecie, nie, wcale nie chodzi tu o finanse, bo facet na przykład ma stałą pracę, czy tam partner, partnerka nie ma problemów z pracą, czy jest własnym szefem, prawda, być może ma własną działalność gospodarczą lub jakąś tam rodzinną, powiedzmy, i nie ma problemu z finansami, chociaż i tak nie wiecie, jeśli nawet ma swoją firmę, czy swoją tutaj jakąś rodzinną, tak, działalność gospodarczą, też nie wiecie, co mogło się ewentualnie wydarzyć finansowo, potknąć noga, czy no, no nie wiem, coś tam w sytuacji teraźniejszej, jeśli jest taki ciężki rok, prawda, kryzys po prostu ekonomiczny związany z tą pandemią, być może są też tutaj jakieś długi, no brak, wiadomo, dochodów, tak, dobrych, więc no być może czegoś nie wiecie, coś jest przed Wami tutaj zakryte, jakby, prawda, niejasne, powiedzmy sobie szczerze. Drugą interpretacją tej karty mogą być też uczucia. To znaczy, ukrywa przed Wami osoba, o której myślicie i być może chce Wam to wyjawnić w końcu, ponieważ tutaj, wiadomo, jest szybki ruch, czyli uleczenie tej sprawy, tego milczenia. Tutaj list, jakaś wiadomość idzie do Was, że po prostu jego uczucia do Was, pomimo to, że są, że istnieją, w te i we w te jakby pływają i się szamocą, nie są dla niego jasne. Są dla niego jakieś tutaj zagmatwane, nieklarowne, nie może się on jakby zdecydować, ma jakieś tutaj problemy, jakieś przejściowe, powiedzmy sobie, no, nieklarowności właśnie swoich uczuć do Was i dlatego potrzebuje być może czasu, być może jakiejś izolacji, samotności, by to wszystko przeszło, by to wyjaśnił, by sam z sobą jakby w tej jaskini, tak, którą potrzebują mężczyźni,
by po prostu sam przemyślał wszystko na spokojnie i by znowu wyłonił się z tej jaskini, tak? Więc i określił się właśnie tutaj ze swoimi emocjami do osób pytających, więc ta karta lub te karty, prawda, ze sobą właśnie w takiej konstelacji można tłumaczyć tutaj na dwa sposoby i Państwo na pewno dopasują tą wersję, która rzeczywiście autentycznie pasuje do Was, do Waszej relacji, ponieważ być może wiecie, że akurat nie są to problemy finansowe, prawda? Pomimo to partner się odsunął, jest jakiś taki, powiedzmy, oziębły, czy jakiś myślący intensywnie, potrzebuje być sam, powiedział, że chce, że potrzebuje czasu, więc być może właśnie są to takie nadmiernie targające nim emocje, z którymi on sam sobie nie może na dzień dzisiejszy poradzić, nie może ich jakoś zdefiniować właśnie i nie umie o tym mówić, prawda, na tą chwilę obecną, więc potrzebuje ciszy i spokoju, by to wszystko sam ze sobą najpierw wyjaśnić i wtedy na pewno porozmawiacie też razem, bo on już tutaj jedzie z jakąś wiadomością, także proszę Państwa, dałam dwa tłumaczenia tutaj tych kart, więc proszę napisać mi, która tutaj pasowała do Państwa z grupy pierwszej. Zobaczmy teraz tarot, co powie tutaj dokładniej o tej sytuacji. Co partner ukrywa w tym związku? Być może ukrywa jakieś, po prostu powiem, jak wszystkie pomysły, jakie mi tutaj przychodzą lub wszystkie impulsy, które dostają od razu z tych właśnie kart. Być może ukrywa jakieś uzależnienia. Jakiekolwiek by to nie były, proszę Państwa, jest tak dużo różnych uzależnień, nie tylko alkohol, nie tylko narkotyki, także jest seks, uzależnienie, tak? Uzależnienie od seksu. Również jest, proszę Państwa, uzależnienie od leków, czy to jakichś antydepresyjnych, psychotropowych, czy jakichś uspokajających na sen, tak? Czy jakichś właśnie takich wyciszających. To są po prostu różne, absolutnie różne problemy uzależnień, czy jakieś uzależnienia właśnie od gry, tak? Od gier, hazardowy jakiś problem, tak? To jest też ogromny problem, jeśli partner coś takiego ma. Być może nie wiecie i powiecie sobie, no nie, nie wiem po prostu nic o tym, co ona tam wygaduje, ale właśnie często partnerzy kryją takie ogromne problemy, właśnie uciekają, izolują się, po prostu wierzą, że mogą ten problem najpierw sami, prawda, ze sobą jakoś rozwiązać. Także być może to jest tylko jakby pewna możliwość, tak, że jest tutaj coś, co on ukrywa, związane właśnie z jakimś nałogiem. Jakikolwiek to nie byłby nałóg, jest to coś ukrywane. Niemniej jednak karta ta mówi też, proszę Państwa, o takim toksycznym mężczyźnie czy osobie. Być może właśnie ma jakąś obsesyjną miłość do Was i obsesję na Waszym punkcie. Jeśli mówię obsesję, to myślę o negatywnym znaczeniu tego słowa, czyli obsesja taka chorobliwa, że chce ta osoba Was kontrolować, chce Wami manipulować, chce ta osoba od siebie Was uzależnić, chce ta osoba trzymać Was w garści i po prostu jakby zrobić Was taką malutką, jakby przytulną maskotkę, żeby po prostu byłyście mu posłuszne i po prostu, żeby on był jakby tym takim bogiem dla Was na piedestale, tak? Tak właśnie działają osoby narcystyczne czy toksyczne, że one po prostu manipulują emocjami i uczuciami osób właśnie zakochanych i po prostu stwarzają, że te osoby czują się jakieś takie bardzo uzależnione od nich i są po prostu tak jakby, no, po prostu no, manipulowane, o czym nawet nie wiedzą i tego nie czują, nie umieją tego rozpoznać. I też
są nagle takie jakby bezsilne, tak? Stają się po prostu w tym związku takie, jakby nie miały nic do postanowienia, powiedzenia, czują się bezwładne, więc taka osoba toksyczna czy narcystyczna, prawda? Taki narcyz, który wszystko jakby odwraca przeciwko Wam, mówi zawsze, że Wy jesteście winne, że Wy jesteście w ogóle powodem wszystkich problemów w związku, że Wy jesteście nic nie warte, że nigdy nie znajdziecie innego partnera, że co by było z Wami, jeśli on by Was nie pokochał, prawda, i nie pomógł. Właśnie tak działają osoby narcystyczne, które Was w pewnym stopniu coraz więcej, coraz intensywniej od siebie samego uzależniają. I być może ukrywa właśnie partner w sobie taki potencjał, prawda, że on wie dobrze, że manipuluje Waszymi uczuciami, że po prostu jest egoistycznym narcyzem lub po prostu wszystko robi pod siebie. Mówi Wam na pewno, że wspomina, że tęskni, że chciałby z Wami mieć rodzinę, że chciałby z Wami tu założyć piękny dom, piękny, długotrwały związek. Niemniej jednak karta diabła mówi tutaj naturalnie o toksycznych relacjach. Być może jakimś właśnie człowieku, który ma tutaj niesamowite pokłady egoizmu i właśnie myśli tylko o swoich korzyściach w tym związku. Więc jeśli partner o tym wie i w ten sposób właśnie tutaj interaguje w związku, musicie być sprytniejsze, musicie zobaczyć właśnie tak naprawdę jego prawdziwą twarz, tak? Jakby przejrzeć na oczy w tym związku, ponieważ no, może być to oczywiście na dłuższą metę bardzo niekorzystne dla Was. Także nałogi, toksyczność, manipulacja, kontrola, obsesyjna miłość, być może obsesyjny seks, obsesyjne pożądanie, prawda? Taki obsesyjny magnetyzm w tym związku. To może właśnie być ukryte pod taką jakby osłonką, że partner tak bardzo za Wami tęskni, tak bardzo Was kocha i tak bardzo chciałby z Wami mieć rodziny, dzieci. To wszystko może być tylko taka przykrywka, a tak naprawdę kryją się właśnie tutaj potencjały bardziej takiej obsesyjnej kontroli, by Was tylko mieć dla siebie. Więc bardzo Was proszę, jeśli w pewnym punkcie rezonuje tutaj to czytanie, to proszę, przejrzyjcie na oczy, odsućcie się i obudźcie się z takiej toksycznej relacji. Nie jest jeszcze za późno, by szybko odejść, urwać takie relacje i pokochać samą siebie, nie poddawać się po prostu, zniszczyć w takiej relacji. Co jeszcze może być ewentualnie właśnie... No, wszystko powiedziałam, już nie dostaję żadnych tutaj jakichś sygnałów. Pomimo to też jest ważne, by wiedzieć, że diabeł oczywiście ma takie negatywne, diaboliczne tutaj energię, tak, w tym związku. Proszę tego nie zapominać, że jest to jedna karta negatywna. Niektórzy to bagatelizują, mówią, że jeśli stoi ona przy dobrych kartach, to jest przecież nic złego, ale niemniej jednak trzeba pomyśleć, że właśnie są to relacje często chore, prawda? Często właśnie takie zatrute, destruktywne. I nawet jeśli partner tęskni, bo jest tu karta tęsknoty, jeśli partner teraz za Wami w tym momencie kryzysu czy ciszy tęskni, chciałby wrócić, myślami cały czas wraca, tak, do tych pięknych chwil i marzy o rodzinie z Wami, o dzieciach, o szczęściu, to jest to oczywiście piękne, ale po prostu zastanówcie się, czy właśnie jest to osoba toksyczna, egoistyczna, narcystyczna. To należy wyjaśnić jako punkt pierwszy, prawda? I nie
zakładać z taką osobą rodziny, nie mieć dziecka, jeśli już macie w tej chwili symptomy, że w waszym związku właśnie są takie diaboliczne, obsesyjne, jakieś perwersyjne, nie wiem, być może właśnie tutaj destrukcyjne siły, energie i tendencje. Także to było czytanie właśnie dla grupy pierwszej. Niejasność tutaj finansowa lub uczuciowa i właśnie jakieś nałogi ukrywane, czy jakieś tutaj silne, toksyczne energie w tym związku pod przykrywką właśnie marzeń o zbudowaniu jakiejś pięknej rodziny. Także bardzo proszę panie, panów z grupy pierwszej o przemyślenie, przeanalizowanie tej wróżby i zobaczmy, kochani, co pokazują karty dla grupy drugiej. Dziękuję grupie pierwszej, pozdrawiam serdecznie. Proszę o subskrypcję, komentarze, feedback, czy rezonuje ta wróżba i o lajki. Grupa druga z aniołkiem. Trzy karty Lenormand i trzy karty Tarota. Dobrze, zobaczmy najpierw karty Lenormand. One naszkicują nam już pierwszą tutaj sytuację. Więc widzę, że partner... Co ukrywa partner w tej relacji? Co ukrywa? Ukrywa swoją prawdziwą twarz. Kochani, kochane, właśnie ten partner gra tutaj coś no, w maskach, tak? Czyli coś odgrywa tutaj jakiś no, akt, powiedzmy aktorski, który nie jest szczery. Przypatrzmy się, karta maska, człowiek maska, który ma dwie strony, czyli jest dwulicowy, tak? Tą dobrą stronę, którą na pewno kochacie, i tą złą stronę, która was okłamuje, oszukuje, zdradza, być może intryguje, być może okrada, nie tylko z finansów, ale i z emocji, z uczuć, być może wykorzystuje, prawda? Gra coś, obiecuje coś, jakby jest nieszczery, nie wolno mu zaufać, nie macie być może też zaufania w tym związku, ponieważ wyczuwacie intuicyjnie, że jest w tym związku jakiś fałsz. Niemniej jednak chciałby ten partner, który zdaje sobie sprawę, że to ukrywa i że nieszczerze właśnie tutaj zagrywa do was, chciałby uleczenia tej sytuacji i chciałby bardzo kontaktu z wami, chciałby też pewnie stać się uczciwszy, jakiś silniejszy, chciałby skończyć i wyleczyć tą fałszywą tutaj grę, chciałby bardzo właśnie do was jakiejś komunikacji, chciałby bardzo z wami na ten temat porozmawiać, szuka kontaktu do was i chciałby właśnie tutaj być silniejszy, być tutaj już jakby autorytetem też dla was, ponieważ to jest karta też autorytetu i chciałby dojrzalej właśnie tutaj zachowywać się w tym związku. Chciałby, mam tutaj takie uczucie jakby z tej karty, że chciałby zakończyć właśnie tą grę taką nieszczerą i fałszywą, tą maskaradę w tym związku, więc ukrywa właśnie tutaj swoją taką realną, prawdziwą twarz, właśnie prawdziwe swoje widocznie też emocje, maskuje się i coś przed wami udaje. Także tutaj jest właśnie taki problem, ale myślę, że zdaję sobie z tego sprawę właśnie, ponieważ pragnie kontaktu i uleczenia tego. Na pewno ten fałsz, być może jakieś zdrady, być może jakieś tutaj fałszywe zupełnie kłamstwa, tak? Coś ukrywa właśnie w tym kierunku partner i na pewno was tym rani. Zobaczmy, co Tarot dopowie do tego. Więc Tarot mówi tutaj, że partner w tej chwili
jest w takiej, znajduje się w takiej fazie namysłu. Karta czwórki mieczy. Nie wiem, czy Państwo widzą. Czwórka mieczy to jest potrzeba odpoczynku, regeneracji, by poukładać racjonalnie swoje sprawy, uczucia, przemyśleć jeszcze raz właśnie, w którym momencie grał on z Wami fałszywie lub Was po prostu zranił swoimi kłamstwami, zdradami, tak, dwulicowością przede wszystkim, ponieważ ta karta zawiera w sobie taką dwulicowość, więc potrzebuje właśnie w tej chwili odpoczynku, wycofał się, być może nie macie regularnego kontaktu, sporadyczne spotkania lub kontakty, lub w ogóle żadnych kontaktów, ponieważ tutaj partner odsunął na bok emocje i chce przemyśleć racjonalnie wszystkie sprawy właśnie na poziomie mentalnym i wszystko jeszcze raz sobie poukładać, być może właśnie, ponieważ karty pokazały, że chce kontaktu z Wami, być może właśnie chce tutaj przemyśleć, jak ten kontakt można z Wami jeszcze raz odnowić. Tutaj wygląda na to, czwórka kijów, że partner właśnie się zdecydował już na jakiś tu kontakt z Wami, czy na poprawę, czy właśnie na tą transformację w związku, by już nie było tego fałszu, który on gdzieś tam właśnie tutaj ukrywa i chciałby wyjść pewnie z tych takich negatywnych energii. Karta właśnie trzech buław mówi o tym, że podjął jakąś decyzję, chce iść do przodu, ale na razie jeszcze patrzy w przyszłość, rozmyśla, no ma takie przemyślenia, jak to będzie, być może jeśli z Wami odnowi kontakt lub pokaże Wam tą taką prawdziwą, uczciwą, autentyczną swoją twarz, prawda? Jak to będzie? I jeszcze stoi, jeszcze nie rusza się z miejsca, ale już widzicie pełen energii, pełen jakby tutaj werwy, ognia, pożądania, witalności. Chce właśnie tutaj do Was jakby wykonać ten krok w stronę komunikacji i chcę poprawić, myślę, właśnie to, co do tej pory ukrywał, ten fałsz i tą właśnie dwulicowość. Potrzebuje jeszcze partner jednakże siły do tego. Widocznie czuje się jeszcze osłabiony, tak jak tutaj ta karta pokazuje czwórki mieczy, że jest jeszcze jakby słaby i niegotowy, prawda, na ten krok. Zastanawia się, chce zrobić ten krok, lecz potrzebuje jeszcze siły, wzmocnienia się, jakby siły właśnie takiego lwa, by właśnie wykonać ten krok. Karta siły mówi nam o właśnie potrzebie takiej wręcz animalicznej siły do pokonania problemów, tak, czyli właśnie potrzebuje pewnie ten partner lub osoba, którą pytacie, właśnie wiedzy, informacji i siły, by pokonać swoje problemy, z którymi się tutaj boryka. Prawda? To widać tutaj też na tej karcie, więc jeszcze trzeba mieć cierpliwość, odczekać tutaj ten kryzys. W każdym bądź razie na pewno to, co ukrywa partner, jest jego fałszywa gra, nieuczciwość, zakłamanie, być może zdrady, nawet nie chce nic jej zarzucać, prawda, o sobie, którą kochacie, o którą pytacie, ale oczywiście karta maski, dwulicowości, grania na dwa fronty, tak? Karta właśnie tego dobra i zła, czyli tą dobrą stronę ma partner, którą właśnie kochacie, i tą złą, której być może nienawidzicie. I właśnie on zdaje sobie z tego sprawę, że coś tutaj bardzo nieuczciwie z Wami sobie zagrał i chce to uleczyć. Także właśnie to są takie tutaj przemyślenia i sprawy odpowiadające na pytanie, co ukrywa przed Wami partner. Więc życzę Państwu w grupie pierwszej i drugiej wyjaśnienia tych wszystkich spraw, by nie było żadnych tajemnic i jakichś ukrytych tutaj fałszywych masek.
tak? Jakiejś gry nieuczciwej w związku. Także życzę, by wszystko się wyjaśniło i życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już wkrótce.